Zmierzamy w kierunku Świętego Krzyża, traktem królewskim. Proszę, tu mamy przewodnika, który nas prowadzi. Idziemy zwiedzać. Droga fajna, kamienista. Droga krzyżowa. Droga krzyżowa jest przy okazji utworzona przez diecezję sandomierską, bo tutaj jest pierwsza parafia diecezji sandomierskiej od strony Kielc. No proszę. Z pieskiem tu nie można wejść, bo park narodowy. To dla tych, co by chcieli, a nie mogą. Niech poczytają, zanim pojadą. No właśnie. Bo my nie przeczytaliśmy. Przeczytaliśmy dopiero przy budce. A tu jest akurat ta część mniej trudna. Później będą też jeszcze bystre kamienia. Będzie takie hardkorowo troszkę. No właśnie, ale to chyba te kamienie to chyba nawozili tutaj, nie? To jest nie nawozili, to jest naturalne ukształtowanie. Aha, bo tak wychodzi jakby to... To jest naturalne ukształtowanie, później będą kamień sztory. Na Świętym Krzyżu jak będziemy, to zejdziemy na Głoboże. Formacja naturalna. Święty Krzyż i miejscowość dokładnie? To jest? To jest miejscowość Święty Krzyż. Święty Krzyż, tu są. Myślałem, że Święty Krzyż jest na górze. Nie. No, góra jest Łysiec, szczyt góry jest Łysiec, a klasztor jest w miejscowości Święty Krzyż. Relikwie drzewa Krzyża Świętego są przechowywane. O, no widzisz, to człowiek całe życie się uczy. No i tak słychać jakby woda, a to drzewa. A to drzewa, szumi las. No jest, kamyczki są. Tu jest, widzę, chyba nie, jeden szlak. Droga Królewska. Tutaj podobnie królowie podążali oddawać hołd i cześć relikwiom. Na samej górze Nowa Słupia. Tu jest bilet. Bilecik taniutki. Biegniemy? Nie, oj, chyba nie jest to dobry pomysł. No. O kurczę. Oczywiście słodki fajne. Dobry, jak tam opłacało się tam wchodzić na górę? Dobry, opłacało się. Fajnie? Fajnie. No to namówił mnie pan. To idziemy daleko szybko, jeszcze? Bo kawałek się to tylko minie, to jest taka polana, a na słońcu się idzie i już jest blisko. Jak wejdziecie na schody, to już jesteście prawie pod klasztorem. Aha. To już jest blisko, tylko za klasztorem ewentualnie są jeszcze Gołoboża. Na YouTube będzie relacja z rozmowy. Tak? Podróże dzikiego Daniela sobie tam wyszukać. Ale nie dziś, nie jutro, bo weekend. Niektórzy przystanki robią. No, fajnie ta rencisza, fajnie spokój taki. Można zwiedzać. Wytleniać. No, to jest najważniejsze właśnie. Później plemastin po tym. Woltaren, plemastin. Zabiegi, fizjoterapia. Tak. Ale co człowiek dla zdrowia nie zrobi? Widzę, to jest duży ruch. No, nie, fajnie. Przez jakieś 3 tygodnie mieszkałam w babci. Przejdę już po porodzie zresztą. Ale w sumie według mnie to jest mega spoko dla rodziców.
No, kochanie, co? Uważaj, Daniel. To tu te schody. Od czasu do czasu schody. No właśnie zauważyłem. Od czasu do czasu kamyk. Do was dołączę za pół godziny. Dobra. Kochanie, nie, bo jestem mokry. Mogłabyś się zsunąć. A co tam za tabliczka ciekawa jest? Bał kultowy. Śladem czarownic, pogańskich kultów i powstańczych kryjówek. No to widzę bukownie. Też równego rodzaju legendy. I widzę, że wszędzie w każdych lasach jakieś legendy są. Jakiś specjalny szlak oznaczony tam prowadzi, a my idziemy tamtędy. Tak, to ja. Chyba. Tutaj pan Mariusz będzie opowiadał na temat lasu, co tutaj grasowało, bo w Bukownie, jak wiemy, różne legendy panowały, a tu przyjechaliśmy. Grasowały oddziały powstańcze Ponurego Piwnika. Ponury Piwnik się urodził 7 km stąd, pod Waśniowem. Słynny nasz partyzant. A co z czarownicami tutaj, coś związanego? Co a tutaj? Z czarownicami, no to sabaty. Sabaty, no to coś na Łyżcu. Na Gołoboszu. Lądowały i odbywały się sabaty. Zajdziemy na Gołoboszu z drugiej strony. Północny stok Łysej Góry. Nie pamiętam, przyznaję. Myślę, że to jest jakaś kapliczka. Z drugiej strony będzie. Będzie pewnie opis, co to takiego. Czy jakiś nowy trend budownictwa czasów kamienia łupanego? Nie, jest tam pierwsza piramida egipska. O, i no i jest, dwie pieczenie na jednym rożnie. Piramidka, proszę. Nie trzeba do Egiptu. Koło Kielc podjechać. Warunki, proszę, słońce. Świeci fest. No jest. Jak w Egipcie. No. Kopiec księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Kapliczka. Proszę, kopiec pisze. Tak? Idziemy na Bielnik. Idziemy. Łysa Góra, Huta Szklana. Chełmowa Góra, tośmy stamtąd idziemy, tak? Dalej, jeszcze dalej. Cmentarz jeńców radzieckich. No też. Thank you.
brwi taki trochę dangerous. Powiem szczerze, że z takiego ołtarza to jeszcze nie widziałem. No, przez są chyba do z czarami? Tak. Tu mamy tarwyckie, gdzie się przyrożują do mszy. Tu mamy replikę wieży odbudowanej. Tu mamy kaplicę Oleśnickiej, gdzie są przechowywane relikwie Grzegorza Świętego. Możemy wejść. Tylko tutaj to już. Założyciel zgromadzenia oblatów, Francuz. O kurczę. Tu żeśmy zapłacili bilet wstępu za to, że możemy po tych schodach jak to się mówi, stąpać po tym. O, będzie punkt widokowy pewnie jakiś. Tak, no bo tu masz, wiesz, cały opis. To mi się podoba, że w każdym miejscu biorą opłaty. Czy tu, czy tam. Wszędzie za wszystko trzeba płacić. Nie ma nic za darmo na tym świecie. No ale tutaj dość dużo ocynk kosztował. Ile tu jest, wiesz? Ocynku, no. Ile tu jest metalu. Kurde, to jest inwestycja konkretna. Zobacz, jak tu masz widok na całą... Tylko zaraz będzie informacja, że to Unia. Północną, tam w oddali to Starachowice widać. I tu mówisz, stąd widać te Tatry, nie? Nie. Zakopane? Tatry widać z wieży widokowo. Z wieży, aha. Jak jest... Tylko, że dzisiaj nie ma przejrzystości, bo ledwo Starachowice widać tam lekko w oddali, wiesz. No, ale powiem, po tych schodach już jest coś fajnego, no bo jak tyle lat żeśmy tam już chodzili, no to tutaj jest konkretnie. No ale tam to wiesz, tamtą królowie stąpali tamtą drogą, a to jest zrobione, rozumiesz, 30 lat temu, 25 lat temu. No ale to... To się po tych kamieniszczorach schodziło, rozumiesz, tutaj. Uwaga. Mamy ci pomachać? Ser. Co się zarło? Na karę! Tak, kurczę, to było to jest to, że masz zdjęcia nie robić. No i zobacz.
I to jest wszystko naturalne, tak? Naturalne wszystko i to jest... No to powiem ci szczerze, że to jest tak jakby było ułożone. Unikalne na skalę całej Europy. Nic takiego drugiego miejsca nie ma. Takiego... No powiem szczerze, że... Widziałeś takie coś, żebyś miał rozmyć, tak skały rozmyć po prostu, bo no gdzieś tam się przebija drzewko, no bo coś tam urosło. Wiesz. No tak, ale to jest aczkolwiek dziwne. Nie no, odwróć się do... Okej. No. No, powiem szczerze, punkt widokowy jest. Gdzie jest wasz dom? Nie, z drugiej strony. Z drugiej? No tak, bo tutaj to jest widok rozmieszczony na północną. Tam jest Chełmowa Góra, ta Modrzewiowa Góra, przepraszam. Tam jest serwis, tam są Rudki. Ale jest uroczysko Dąbrowa. No, powiem szczerze, ale z tymi kamieniami, skąd aj, to się kochani, tu wzięło? Dąbrowa to jest tam, Rybko. Tam jest Dębno, tam jest kościół w Dębnie, widać. Tu jest na dole jeziorko. Tu są Rudki. Za tymi drzewami? Tak, no tak, tak, za tymi drzewami. Tamta miejscowość z tymi blokami, z kościółkiem, to są Rudki. Tam są Starachowice, a tam jest Ostrowiec. Gdzie wiatraki są? No tam, na Wiatrowce. No jak nad morzem jesteśmy? No tam jest jakaś woda, to jest tam daleko. Tam na wprost, het. Poczekaj, Kałków, no. To jest Kałków. No widzisz. Może. No tutaj słyszę, że to mogą być brody. Czyli? To jest taki... Teraz zmierzamy chyba donikąd, tak mi się wydaje. Nie, tu już jest dworówka. Będzie jakaś droga? No, droga, nie wiem. Kwiatuszki ładne. Pięknie. Pustkowie. No? Jesteśmy w dziczy. Daniel dziki na dziko. No. Raz do dziko wracamy z pięknie udanej wycieczki. Zakończamy nowy etap. Teraz byliśmy w Kielcach. Zobaczymy co nam przyniesie inna wycieczka w najbliższym czasie. Zapraszamy do oglądania. Dziękujemy.